czy należy podmurować schody wejściowe do piwniczki Garden Secret for You. Po wyschnięciu płyty fundamentowej i osadzeniu piwniczki Garden Secret for You należy dokonać podmurowania z bloczków betonowych dla wszystkich stopni schodowych celem zniwelowania wolnej przestrzeni pomiędzy konstrukcją piwniczki a bloczkami. Podmurówkę należy wykonać bezpośrednio na płycie fundamentowej. Szczelinę pomiędzy stykiem schodów i bloczków klinujemy i uzupełniamy pianą montażową. Wolne przestrzenie uzupełniamy zaprawą cementową lub pianą niskoprężną. Jak wykończyć teren po zamontowaniu piwniczki? Po zasypaniu piwniczki do Państwa dyspozycji pozostaje cała przestrzeń dookoła włazu, którą mogą Państwo wykorzystać do dowolnej aranżacji zielonej architektury. Polecanym rozwiązaniem jest zakup trawy z rolki, której rozłożenie jest szybkim sposobem na estetyczne wykończenie powierzchni. Zapobiega to wnoszeniu do piwniczki błota i innych zanieczyszczeń powstałych podczas prac budowlanych. Nie należy natomiast wykańczać terenu nad piwniczką za pomocą kostki brukowej ani ciężkich płyt betonowych. Czy można korzystać z piwniczki od razu po jej zamontowaniu? Z właściwie zamontowanej piwniczki można korzystać od razu. Nie ma również ograniczeń w poruszaniu się po powierzchni gruntu nad piwniczką. Dopuszczalny jest nawet przejazd kosiarki samojezdnej. Trzeba natomiast pamiętać, że nie należy obciążać gruntu nad piwniczką w sposób trwały.